Ta droga bohatera, której jeszcze nie odkryliście, na którą jeszcze nie wstąpiliście, być może o której nawet wcale nie wiecie, nie jest tak naprawdę niczym złym i nie jest żadnym powodem do obaw, nie jest żadnym powodem do czucia się gorszym, a jest motywacją do tego, aby ją odnaleźć, aby wstąpić na odpowiednią ścieżkę i żeby w jej kierunku iść, oczywiście. Droga bohatera jest drogą, która wiedzie przez naprawdę nieproste przeszkody. Sami się do tej pory o tym przekonaliście, że nie jest łatwo. Możecie być nawet nastolatkami, możecie być kimś, kto jest już kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi o to, jak długo jest na tej planecie, ale wiecie, że nawet już w takim momencie, kiedy macie tyle lat, ile ja mam lat 17, to macie już za sobą pewne przeżycia. I jesteście w tym momencie takimi po prostu nastolatkami z pełnym bagażem negatywnych emocji. Jeżeli byście byli na bazarze, to byście mogli je po prostu wypakować i pokazać. Przycupnięcie na chwilę i po prostu rozejrzenie się temu, co dookoła nas otacza, wywoła w nas niesamowite emocje, wywoła w nas niesamowity podziw i niesamowitą energię, która dookoła płynie. Ponieważ jeżeli chodzi o sesje samotności, które są bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o myślenie, to zobaczycie, wtedy uruchomi się nadświadomość, świadomość, podświadomość, wszystko zacznie wam dawać jakieś rady, jakieś kierunki, to wszystko tutaj się uruchomi. Więc zachęcam was do tego, aby dziś stworzyć taką sesję samotności. Może ona trwać 30 minut, może ona trwać 20 minut, ale nie więcej, bo jak wiecie, jak to czasem bywa, jeżeli ktoś idzie do więzienia i po prostu tych sesji samotności ma codziennie mnóstwo, to często odpowiednio się przekona do tego, że ta droga, którą podążał, nie była dobra, ale jeżeli przesadzi z tymi godzinami, z tymi minutami, w których po prostu przebywa sam, no to do niczego dobrego nie prowadzi, po prostu będzie popełniał jeszcze raz te same błędy. Jeżeli będziemy tworzyć sesje samotności 20-30-minutowe, 25 i później robili dalej swoje, to naprawdę znajdziecie odpowiedzi na bardzo mnóstwo pytań. Zachęcam was dzisiaj do tego. W chwili obecnej bardzo wam dziękuję. Jeżeli za bardzo mnie nie oślepia to światło i jeżeli za bardzo nie widzę, która jest godzina, wow, naprawdę ten wzrok trochę ubolewa mocno. 6 stycznia ucie się, 2017 się, 15:13 się. Cześć!